Zwykle studniówkową imprezę planuje się 100 dni przed egzaminem dojrzałości, ale maturzyści jednego z piotrkowskich liceów czekali na nią kilkadziesiąt lat. Ich studniówkę odwołano po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego. Dzisiaj po latach było tak, jak miało być 35 lat temu. Katarzyna Zajda. W auli pierwszego ELO w Piotrkowie Trybunalskim dziś czas cofnął się do początku lat 80., kiedy ówcześni maturzyści marzyli o studniówce. Już był program, układ był gotowy, pary dobrane. Przygotowane były stroje, na pewno dużo skromniejsze, bo takie były czasy. Stan wojenny pokrzyżował im plany. Była propozycja, że możemy to zrobić godziny chyba 12, z tego co pamiętam, do 15. No ale na to my żeśmy nie przestali. To był reżim, tak? Nie mogło być spotkań wieczornych, tak długich, nocnych. Młodzież musiała się podporządkować. Stan wojenny zabrał nam tę studniówkę. My ją dzisiaj odbieramy. A studniówka z pewnością potrwa do rana.